Cześć wszystkim, papa z Sushiria. W dniu dzisiejszym mamy taki maratonik z Sushiria, bo tylko dzisiaj odcinki Sushiria macie. I to 3. Mamy 27 złotych medali i wszystkie naklejki zrobione. No i rank 92. Dobra. Mapper Mornings. To jest nasz obecny holiday. Trzeba zmienić zamówienie specjalne. Ostatnio było Sunrise Roll. To dzisiaj weźmy Spicy Squid na ten dzień. 140. Na następne dwa dni weźmiemy sobie Poenixa Roll. I taki jest plan na dzisiaj. Jeszcze jest tu kilka zamówień, które wymagają wybrania ich na dwa dni. Jak chcemy tam mieć te gwiazdki. Gwiazdki ostatnie. Dobra. To co, zaczynamy, nie? 3 dni na odcinek. No to start. Start. Pierwszą osobą jest do obsłużenia Trishna. Ona w Mapper Mornings na to wychodzi. Tutaj przeszukujemy człowieka. Ostatnio zabrakło jakby odcinków Sushiri na kanale, więc trzeba trochę to nadrobić. Tym bardziej, że Sushiria będzie razem z Bakerią teraz serią wiodącą, bo tak sobie, taką decyzję ja podejmuję, tym razem bez ankiety. Jak z Sushiri albo Bakery skończymy, to wtedy wam dam ankietę, którą następną serię mamy jakby tak ogrywać częściej. I to tak częściej, żeby ją jak najszybciej skończyć. A no, teraz wybrałem Sushirię. Będzie 28 złoto. U naszego Franco. Dobra. Tutaj mam pomarańczowy papier. Tu przewracamy i rozkładamy serki. Teraz listki. No to wygląda, jak liść. Jesienny liść. No masz, akurat jak ja ser rozkładam, to mi tu dzwoni sobie. No to dołożymy ocet. Rolujemy. I rozkładamy serki. Teraz kroimy sushi. No już? Dobra, bierz Hank. Rolujemy. Dobra, pierwsze wyszło. Nie mam perfekta. Teraz już dzwoni? Dobra. Ocet. Nie za późno ten ocet? Zrobimy od nowa. Tu już może... Nie, nawet nie pasuje.
Okej, okay, czyli te dwa do wyrzucenia, tutaj będzie ten właściwy, który wydamy na zamówieniu. Okej, okay, ktoś tam następny się nam pojawi. Kawusia z cukiereczkiem. I teraz Coopera mamy. Okej, okay, żółty papier. A i biały ryż w ogóle będzie przydło jednak. To będzie perfekt? Jest, złoty perfekt. Tu żółty papier. Tutaj mamy te małe czarne cosie. Teraz te czerwone kwadraty. Teraz liście. Teraz tutaj sos. Jak przyjdzie piąty dzień, nie będzie tam zamówienia specjalnego, to będziemy mogli zamówienia specjalne zrobić do przodu. Uwaga, jest Papa Louis. Czy ty zamawiasz? Nie, ty zamawiasz coś swojego. Dobra, czyli mogę już robić zamówienia specjalne. Zielony ryż plus dwa brązowe. No, byłem na granicy przegrzania, przygotowania nawet. Ryż się przegotować może. Tutaj drugi raz ten sam shake, który robiłem przy zamówieniu drugim. Kroimy. Ok, trochę nie trafiłem w dwóch miejscach z krojeniem. Hank perfekta nie ma. To może w sumie tak nie, te punkty tak uciekają, co? Okej, okay, jeden ocet, drugi ocet i trzeci ocet. Teraz te listkowe. Cynamon. Ok, i teraz apple syrop. Ok, bierzemy te ryże. Jakie są papiery różowe? A, chociaż jeden złapałem. Ciemny ryż. Tu różowy ma być. Bywał różowy. Giorgito. Ok, teraz już będą spicy squidy. Squid. Closerowi możemy zrobić. W innych papawasach obczailiśmy, że warto robić closerom zanim przyjdą, więc tutaj jemu też zrobimy. Jest zielony ryż. Teraz tutaj dla Coopera. No, jak teraz mamy wszystkie ryże, jak już będą wszystkie gotowe. To będziemy mogli się bardziej nakręcać na budowę. Na budowę naszych sushi. Rudy ma złoto już. Teraz tutaj te pazurki, rybki jakieś. Cebulka. Tak, to była cebula. No, nasz Papa Louis teraz jest.
Okej, okay, tutaj papier był żółty, nawet Xolo już przyszedł i jego ryż właśnie się dogotował, czyli jest gotowy. Ugotowane wszystko, teraz to wszystko wydać. Teraz ten sosik. O, trochę trochę wylało się sosu poza rolkę sushi. Piąty Papa Louis zaraz dostaniesz sushi swoje. Oj. Okej. Okay. Nawet nie ten, nie te kulki co miały być. Tu są te kuleczki. No Papa Louis, będzie perfekt czy nie będzie perfekta? Nie ma perfekta. Tylko Franco na razie ten perfekt dał. Reszta nie daje. Dobra, oliwki pierwsze. Teraz te... To było to, nie? Tak, to były cebulki i na końcu jest czerwony sos. Kroimy. Okej, jedno nietrafione. Teraz herbatka. No, Giorgito. Dużo tych punktów, po 200% więcej. Nie wiem, czy nie byłoby lepszą taktyką. Tu niech się leje, ja w tym czasie coś innego zrobię. I może to trochę, to parę sekund mniej jakby. No, parę sekund zaoszczędzimy sobie w ten sposób. Bo tam tak to zawsze czekam, aż sobie to wszystko naleje. A nie muszę czekać, mogę puścić wcześniej, niech się nalewa i później tylko to wydawać. Rudy? Ok, 95. Łosoś, bekon i serek. Ogóreczki. Serek jest na rolce już. Herbatka z ogórkami. Właśnie o tym mówiłem, nie, że ja czekam. I w sumie jak się okazuje jednak odruchowo czekam, no to raczej się nie przestawię na to, żeby nalać jedno i w build zrobić kolejny poziom. Czyli nałożyć kolejny składnik, który w sushi jest. Który jest zamówiony, nie? Co do perfekta nie ma. Raz coś w herbatce robić, raz coś w build robić. Można tak robić. Tylko raczej mi się już to nie przestawi. Nie ma ranka, 150 punkcików jeszcze. Niczy smes. Tak, gwiazdka szeryfa. Ciastko dyni. Brąz. Zielony ludek. Kwaśna śmietana i nóż. I następny tydzień, w następnym tygodniu może już sobie tutaj wbijemy srebrny medal, co? I potem następne 14 tygodni będziemy wbijać złoty. Ok, Spicy Squid ma gwiazdkę, teraz miało być Poenix Roll. W sumie długie to będzie to sushi, nie? Bo tu jest
Okej, tu jest może mało, ale tu jest dużo rzeczy. Tu zawsze są te dwie przypisane, a tu już może być więcej. 5000 mamy. Kupimy sobie 10 kuponików. Szkoda, że nie można jakby zrobić czegoś jak w Papalu i jedynce, nie? Jak tam były te bomby pieprzowe. Czyli po prostu sobie odliczyć, ile ma być kupione i po prostu raz klikniemy, a nie tak 10 razy trzeba tu zatwierdzać. Trochę to nużące, więc jakby dało radę inaczej, to by było lepiej. I co, kogo hopę była obsłużona tylko raz, a więc obsłużymy ją drugi raz. Ja od końca będę tych klientów zapraszał, co? Żeby tak ich zapraszać i im tutaj brązowe wbijać. No, tutaj nie ma co szukać. Czyli co, wprowadzamy plan w życie, robimy srebrne medale w gierkach show. Jestem za. 141 dzień. Ready, steady, go. Pierwszy przychodzi brody. Czy ty masz złoto? Nie. Ty masz brąz. Tu już się naleje. Tutaj rolka. Teraz mamy... kogo? Clover? O, naszą hopę. Czyli już nie będę mógł dla niej zrobić zamówienia na zapas. Tylko już mogę zrobić. Puszek czeka. Herbatkę bardziej. Dobra, i teraz zielony papierek. Rozwiń. I spróbujemy trochę szybciej to rozkładać. Bo za długo to trwa. Bekony. Teraz cynamon i syrop. I teraz kroimy, no jak będę kroił szybko, to będę kroił źle, więc nie kroję szybko. Okej. Jak tam brody? Perfekt. Jaki perfekt? Perfekta właśnie nie ma. Jest na Romano. Tu niech się naleje. A, złoto już masz. Teraz nasza hopę, więc szykujemy marcheweczki, ogóreczki, serek. Kiwi. Trochę chyba ciachnąłem za daleko. Ocet. Arbuzik. Okej. Hopę. Karpet przynajmniej dwa razy obtórzony. Co, nie ma czwartej osoby? Liście. A właśnie, jest czwarta osoba.
mamy Hanka. Ten sezon. Okej. Teraz kawusia i cukierek. Dwa razy ten sam shake? Nie ma sprawy. No, nazywam to shake'iem, bo mi się... No, bo mi tak zostało. No i... Trójkę wydałem. A czwórka nawet gotowa nie jest. Ryż nie jest gotowy. To co, chyba już mogę powstawiać do... Płenixa roll. Do Płenixa. Dopóki następny klient nie przyjdzie, to ja na tym przyspieszeniem, no. Niewiele zmienię. Weran B. O, i patrzcie, jeszcze tutaj jest fioletowy ryż. Czyli nawet jak zrobiłem pod zamówienie specjalne, to dla Welana B mogę zrobić. I patrzcie to. No tutaj był papier pomarańczowy. I bardzo dobrze, że tak się idealnie złożyło. Tu już shake czeka. Teraz sezamik. Okej, już jest sushi. Jedno. Ja w ogóle widzę, że nie włożyłem tego sushi tutaj w końcu. Dobra. Teraz pomarańczowa rolka. Okej, mogę już tu przygotować. TSO. Okej. Tutaj czekasz. Szóste zamówienie przyszło. Ja niestety dzisiaj nie zrobię dla Closera ryżu, dopóki nie przyjdzie. Płynik roll. Dobra, teraz tutaj śliwki dwie. Bo to drugie fioletowe to chyba też śliwka. Przyspieszymy. Jak tam Welan B? Perfekt. I o to chodziło. Jakieś perfekty dziennie na nich wchodzą. No, szukałem tego składnika właśnie. Rabarber, nie? Tak, bo rabarber to jest. Najpierw idealnie się zgadza z obrazkiem. Tutaj było tak. Najpierw było to, potem kulki i biały sos. Pamiętam to z książki. Jak wybieraliśmy zamówienie specjalne. Albo róweczki z kiwi. Mamy naszego konora. Będzie więcej pieniążków z tego zamówienia. No w sumie nie wiem, no chyba to nawet jest lepsza taktyka, nie, że ja tam mam już shake gotowy teraz. No i kolejny fioletowy ryż. A teraz mogę wydać? Nie musiałem czekać, aż się shake zrobi. Teraz się leje jeden poziom, aż mogę zrobić dla naszego joja to.
Teraz tutaj melon, nie? To jest melon. Tutaj rozłożymy w tym czasie, jak się tam nalewa, tutaj te kawałki. Teraz coś. Tutaj rolujemy. Dokładamy octu. Układamy łososia. I robimy sos. Jam, jam. Okej. Mamy zamówienie 8. Perfekta. Okej, już się tu nalewa. Okej, nie trafiłem. Z dokładnością. Okej. Trochę widać, podkręciłem tempo. Kuleczki. No i sosik. O, tak ładnie, nie? O, wydaj to. Do Conora. Okej. Okay. Tylko wylan bedał, perfekt. Jak tam rank wbity? 93. Ok, 913 teraz, czyli też wybijemy rank po jednym dniu. Wow, tu już mam złotą gwiazdkę wbitą, nie? Czyli żeby było równo w tych gierkach, to ja muszę mieć czwartą złotą gwiazdkę. Dobra, to jak będziemy mieli czwartą złotą gwiazdkę, to wtedy będzie to oznaczało, że mamy wyrównany poziom w tych naszych gierkach show. Poprzednia gierka, Mitch's Mess, tam miała dopiero srebrne gwiazdki, a tu już są złote, czyli trzeba wyrównać. Po Enix Roll jeszcze z nami zostaje. A robimy ostatni, trzeci i ostatni dzień z dzisiejszego odcinka. A więc 142 dzień. Pierwsza jest Trishna. No dobra, nasza Trishna. Włożymy ci ryż już, żebyś się już tam gotował. I to nie ten ryż, który byś chciała, więc... Może zaraz przyjdzie ktoś od zamówienia specjalnego. Albo od tego ryżu i będę mógł go zrobić. Okej, okay, herbatkę robimy. Bardziej soczek. To zależy w sumie od czego zaczynamy, nie? Bo jedną można nazwać herbatką, drugiej można nazwać soczkiem, bo to jest akurat soczek. I co? Jest Phoenix Roll. Jak na zawołanie, nie? No to teraz mi ten shake tu trochę wisi. Albo inaczej. Trzeba przyspieszyć to. Bo wtedy nie będę musiał shake'a wywalać. No, nie będę musiał teraz shake'a wywalać i nikogo nie zaprosiłem dzisiaj, więc nie zrobimy na zapas żadnego zamówienia. Oprócz jeszcze tego jednego Phoenixa. Dobra. I przynajmniej shake'a, no soku nie musiałem wywalać. Serki. O! Nie trafiłem jednym, a jak trafiłem, to jedno na drugim. O, tutaj też nie trafiłem. Trochę chciałem przyspieszyć. O, i tak wygląda, jak się przyspiesza. Można sobie trochę spaprać robotę tym przyspieszaniem. Trzeba kółeczka robić i tyle. Takie przyspieszanie nie ma sensu, tylko kółeczkowanie. No.
Mamy Hanka, trzeci raz z rzędu. I chyba po raz trzeci pod trójką jesteś, wiesz? Ty dzisiaj numerków nie zmieniasz. Ty za każdym razem jesteś dzisiaj trzeci. Borówki, zaraz kiwi się zrobi. Teraz rabarber. I teraz robimy rybcie. Ok, i kuleczki. Nie, kulki wystarczy w tej nazad. To sos trzeba robić tak. To, że mi z rolki spadnie, to już na to nie ma, nic nie poradzę. Czy ja tam kiwi dołożyłem do soku? Informacja zwrotna? Nie nałożyłem. Ok, nakładamy teraz. Tu już przyspieszymy i sushi będzie gotowe kolejne. Czy ryż? Ryż jest gotowy. Sushi to będziemy teraz przygotowywać. Phoenix, ok. I mamy kolejną, no. Kolejne zamówienie na ostatnią gwiazdkę zrobione. To było takie połączenie, nie? Dokładnie tak. Koper, już dla ciebie ryż się gotuje. Teraz tutaj te kwadraciki. O, z jednym nie trafiłem. Kabusia i... Okej. Sezamik. Muszę poczekać, aż coś jest. Kończę te sypać, żebym mógł już tutaj dla ciebie szykować. No, dawaj. Mamy to. Teraz nasz koper. Nie trafiłem znowu. Musi się nalać. Nałożymy cynamon. Cukiereczek. I nasz tony. Piąty jest tony. Ok, czyli jeszcze dwie osoby przyjdą. Dwie losowo wybrane osoby. Ktoś, kto lubi Maple Mornings i ktoś, kto lubi jakieś inne holiday. Pokrojone. Wydaje się, że równiutko. Dobra. Koper. Perfekta nie ma. Ocet. Teraz nałożymy sok owocowy, bo tutaj gruszeczka. Tutaj mamy gruszkę. To ewidentnie jest gruszka. Przynajmniej dla mnie to wygląda jak gruszka. Jestem aż za bardzo wyrobiony znowu. Ok. Kuleczki. Mamy Prudence. I bardzo dobrze, że przyszłość, bo już myślałem, że będę miał teraz no, chwilę wolnego. Już czekasz, soczku nasz. Okej. I kroimy.
widać, że są nierówne te kawałeczki. Mamy większą kwotę więcej kasy. Mamy teraz Vincentego. Tutaj rób się. Okej, nie ma co robić. To robimy herbatę z ogórkami. Teraz zielony papier. Tutaj te kawałki czegoś. Ogóreczki. Ocet. Jaja. Okej, gotowe do wydania. Już jest closer. Nie przygotowałem ryżu dla closera, zanim przyszedł. Nie ma perfekta. W porządku, robimy dla siebie osoby. Kawa. Teraz te kawałeczki. Kulki. Już dzwoni. Spoko. Nalejemy octu. Nie nałożyłem. Dobra. Okej. O. Wydajemy to. Łapeczki, komentarze, suby. Dzięki za oglądanie. Pierwszy odcinek z dzisiejszych właśnie się skończył. Jeszcze dzisiaj będziecie mieli dwa odcineczki. Sushiri. I już wiecie z tego odcinka, że teraz sushirią i bakerią będziemy się zajmować na dłuższą metę. Po zakończeniu donaterii. A inne papasy to będą pojawiały się przy okazji, żeby o nich też nie zapominać. Jak macie ochotę na jakąś konkretną gierkę, to też o niej możecie wspomnieć, że macie ochotę dzisiaj na przykład na Klukirię, to jak najbardziej pisać mi o tym. Ostatnio była taka sytuacja, że ktoś chciał Wingerię, dostał Wingerię i się cieszył. I zobaczymy, ile mamy gwiazdek w gierce show. Czy trzeba będzie dorabiać, czy będzie idealnie? Okej, 1500. No, jest dosyć. Czyli tutaj nie trzeba dorabiać. Okej. W ogóle już mamy 232 bilety w tej oto gierce. Coś tu nie gra. Aha, tu. No właśnie. No bo nie mogłem tego tutaj ładnie połączyć ze sobą. Czyli gdzieś indziej była jakby rynna źle odwrócona. Udało się znaleźć i gierkę zaliczyć przy pierwszej próbie. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć!